Stoję przed wielką halą wystawową w jednej z lepszych okolic São Paulo. Za mną krążą autobusy dowożące działaczy FIFA, obok żołnierze uzbrojeni po zęby pilnują ich bezpieczeństwa, bo w tej hali trwa kongres FIFA, niby coroczny, niby zwyczajny, ale jednak niezwyczajny, po pierwsze przedmundialowy, po drugie takie pierwsze bardzo ważne starcie przed przyszłorocznymi wyborami w FIFA, przed walką o władzę między broniącym tej władzy Seppem Blatterem, a atakującym Michelem Platinim, atakującym coraz mocniej. Blatter bez walki się nie podda. Te ostatnie rewelacje opublikowane przez Sunday Times, czyli dowody na korupcję przy wyborze Kataru i Rosji na gospodarzy najbliższych mundiali, to też jest element tej kampanii właśnie wymierzony w Platiniego przez Blattera, więc no, będzie gorąco. To taki, kampania wyborcza to jest zawsze ten moment w FIFA, kiedy czegoś się możemy o tym tajemniczym królestwie, przebogatym królestwie dowiedzieć. Tyle, że zwykle było tak, że tuż przed wyborami dochodziło jednak do jakichś porozumień pozwalających uniknąć rozlewu krwi. Może tak będzie i tym razem. Na razie jednak jest na ostro. Ale na ostro będzie tylko do środy, wtedy skończy się kongres i najważniejszy już będzie mundial.